Siema z tej strony, Hogaty, a to jest audiolog informacyjny. Jako, że sprawiłem sobie nowy komputer, parametry podam wam w opisie, myślę, że na kanale zajdzie troszkę zmian. Po pierwsze, dzięki nowemu komputerowi zwiększy się zakres gier, które będziecie mogli zobaczyć na moim kanale, jak i zwiększy się jakość bieżących materiałów. O jakich grach myślałem? Hmm, GTA 4 multiplayer, może single player. Na pewno World of Tanks na full detalach teraz powróci. Tak jak wcześniej był, yy, było kilka odcinków z WOTA, to teraz powrócą na full detalach. Możliwe, że World of Warplanes to są te samoloty, tylko nie wiem, jak tam ogarnę sobie sterowanie. Na pewno będzie coś z Lola. Wcześniej po prostu tego Lola nie mogłem nagrywać. A teraz z tego co już widziałem, to śmiga mi bez problemu na 60 fps ach na najwyższych detalach, więc nie będzie raczej z tym problemu. Daisy to jest gra właśnie, którą też chciałem nagrywać, ponieważ bardzo dobrze mi się w nią grało na laptopie. Jednak te klatki spadały i troszeczkę było źle. Left 4 Dead 2 to tam na przykład z Zirealem czy z kimś. Magica to też z kimś by się ogarnęło. Gothic 4, który ostatnio był dodany w CD Action, chciałbym sobie w sumie w niego zagrać i mógłbym wtedy go nagrać. No i powiedzmy jeszcze Bioshock, to znaczy jedynka, tak? Jedynka, nie dwójka, bo dwójki nie mam. Może jakiegoś Happy Wheelsa, nie wiem, coś takiego. Y jeszcze może Skyrim'a, tam jakiś fragment, y jakieś takie po prostu. Nie wiem, y po prostu, żeby pokazać moją postać czy coś w tym guście. No i dobra, jeżeli któraś z tych gier przypadła wam do gustu lub macie jakieś inne ciekawe propozycje, to śmiało dzielcie się z nimi w komentarzach. Nie wiem, od kiedy zaczną się pojawiać odcinki z tego komputera, ponieważ najpierw muszę sobie poprzegrywać trochę plików ze starego komputera oraz ogarnąć programy do nagrywania i renderingu. No i dobra, to było na tyle w tym audiologu. Jeszcze raz zapraszam Was do zostawienia swojej opinii w komentarzu pod filmem. Dzięki za wysłuchanie i na razie.